Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mogę się otrzeć o Waszą radość, młodość, o to zaangażowanie w sprawy istotne i chcę pogratulować rodzicom, nauczycielom, panu dyrektorowi takiej młodzieży. Jestem w różnych środowiskach. Te gratulacje to jakieś takie uznanie. Przekazuję z całego serca. To jest wielka prawda. A czego mam życzyć z okazji tak radosnych świąt? Moi drodzy, zwłaszcza młodzieży, my starsi sobie chyba jakoś poradzimy, żebyście tę atmosferę, którą tutaj próbowaliście przedstawić, przenosili dalej. Świat tego potrzebuje, bardzo potrzebuje. Atmosfera miłości wzajemnej, ten krótki spektakl pokazuje, jak potrzeba właśnie tego pochylenia się nad człowiekiem biednym, potrzebującym, wykluczonym, sfrustrowanym, zagonionym. Ta atmosfera jest nam wszystkim potrzebna. Przenoście tę atmosferę wiary. I tutaj mamy pewne trudności. Młody człowiek nie zawsze jeszcze jest w pełni ogarnąć całą rzeczywistość świata skomplikowanego. Ale Pan Bóg dla nas jest bogaty w miłosierdzie. I dlatego lituje się nad tą naszą nieraz słabą wiarą. I dlatego w tym przyszłym roku, w lipcu, pośle nam młodzież z całego świata, tutaj do Polski. Moi drodzy, to jest wydarzenie nadzwyczajne. Cud, że to dochodzi do skutku. Z całego świata widzimy, słyszymy po pontyfikacie Jana Pawła II, po Solidarności, po tych przemianach, które w tej chwili obserwujemy w naszym kraju, jak młodzi ludzie z całego świata chcą przybyć. Naprawdę cały świat. Jesteśmy jedną wielką wioską poprzez media. Ale teraz trzeba serc ludzkich, czynów ludzkich. No i chcemy się zjednoczyć z młodzieżą całego świata. I to będzie ogromna jakaś nadzieja nam przekazana przez Opatrzność. Byście wy, droga młodzieży, tutaj także byli niezwykle odważni i rozważni w przekazywaniu tego, co naprawdę ludzkie i chrześcijańskie. To będzie jakiś wielki zasób odwagi dla nas, ludzi mieszkających między Wschodem i Zachodem, byśmy byli tymi nowymi ewangelizatorami i nieśli nadzieję. Nadzieją trzeba żyć i trzeba ją przekazywać. Jeśli mamy tajemnicę Jezusa, nie możemy ją zachowywać tylko dla siebie. Chcę wam naprawdę tego życzyć. Odwagi i wyznawaniu tego, co naprawdę Boże. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was tutaj zgromadzonych w Rybniku, w tym pierwszym liceum powstającym śląskim, to jest ciąg dalszy tej waszej tam edukacji. Niech was błogosławi. Ten, który nas wszystkich kocha i miłuje. Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty, bogaty w miłosierdzie. Szczęść wam Boże. Do zobaczenia przy następnej okazji.